Kraków jest miastem z historią, ale z bardzo ciekawą sztuką współczesną i postanowiliśmy zobaczyć, jak współczesny Kraków jest widziany poprzez współczesnych artystów. Wszyscy artyści, którzy wzięli udział w projekcie, są związani z Katedrą Fotografii Pierwszej na Wydziale Grafiki prowadzoną przez panią profesor Agatę Pankiewicz. Oprócz Natalii Wiernik, która stworzyła dwie instalacje, instalację dźwiękową, tłum i instalację opartą o archiwalne fotografie. W projekcie wzięli też udział Agnieszka Kryjomska, Kejmo, Iwo Jasieński, Andrzej Naściszewski, Piotr Poręba i Adam Żądło. I oni pokazali ten Kraków, który dzisiaj dla młodego człowieka jest ważny. Czyli nie to, co znajdujemy w ikonicznych fotografiach Kriegera, Hermanowicza czy Rzewuskiego. Oni od tej ikoniczności odeszli. Oni pokazali nam, czym oddychamy, jak wygląda Królowa Polskich Rzek, jak wygląda zanieczyszczenie światłem. Pokazali nam rzeczy, koło których być może codziennie przechodzimy, ale nie zdajemy sobie z nich do końca sprawy. Aranżacja wystawy od początku była ogromnym wyzwaniem. Kiedy zobaczyłam tą przestrzeń po raz pierwszy, miałam w ogóle wątpliwości, czy nam się to uda. Czy w ogóle wystawa sztuki współczesnej jest możliwa w takiej przestrzeni. Bardzo się cieszę z tego, co powiedziała dyrektor w czasie otwarcia, że aranżacja jakby stała się kolejną instalacją. I tak, tak jest to prawda, ponieważ jakby ta zmiana tożsamości, czy zakłócenie jakby tradycyjnego trybu funkcjonowania tego miejsca było naszym celem. Do 5 lutego zapraszamy. Mamy zaplanowane oprowadzania kuratorskie, mamy zaplanowane spotkania z artystami, mamy zaplanowane warsztaty dla dzieci i młodzieży.